Proszę Państwa, jestem na cmentarzu sieradzkim. Hokakei się widziałem na Szklianka przy grobie Antoniego Cierpikowskiego, czyli Antoine, król fryzjerów, fryzjerów królów. Królowe angielską szyk Chanel i Coco Chanel i innych. Urodził się w 1884 roku, a zmarł w 1986. Stąd była, proszę Państwa, zobaczcie, jaki był oznaczony. Oznaczony orderem odrodzenia Polski za zawodowa i społeczna we Francji, w Polsce. Legii honorowej oraz wieloma medalami za działalność. Krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. No i tu jakieś jeszcze inne rzeczy piszą. Antoine Cierpikowski, tu była ekskumacja. Antoni Cierpikowski, Antoine, sieradzanin światowej sławy, fryzjer, który rozpoczął nową erę w sztuce fryzjerskiej, żył i pracował w Paryżu w roku 1970, wiedziony miłością do ojczyzny i rodzinnego miasta, osiedlił się w Sieradzu. I proszę Państwa, tu była ekskumacja jego ręki, gdzieś tam jest pod Paryżem, nie pamiętam gdzie. No, a już tu nie będę czytał Wam dalej. Także jestem przy jego grobie, chciałem Wam pokazać, a przyjechałem specjalnie, żeby pokazać komu? Suzanie ten grób, tak, bo ona wie, gdzie on miał swój warsztat. No zobaczcie, przyjechała, odpoczywa sobie naprzeciwko grobu Antoana. Z drugiej strony będziemy też zobaczyć. Tomek mi z Dorotki pokazał ten grób. No i widzicie, tu ma grób. Także znany sieradzanin, tak jak ja znany klonowianin. Proszę bardzo. I będę w niedzielę przy jego warsztacie niedaleko.